Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam szanowni państwo w programie Rozmowa PCH24. A dzisiaj moim gościem pan dr Paweł Micarek, redaktor naczelny kwartalnika Chrystianice. Skłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o sakramencie ostatniego namaszczenia albo namaszczenia chorych. I właśnie od razu kontrowersja, bo dzisiaj panuje taki spora dyskusja. Czy to właśnie jest tylko dla tych, którzy już umierają, czy też dla tych, którzy po prostu chorują i bynajmniej umierać nie zamierzają z tej przyczyny. Dla kogo to sakrament? No, wymienił pan nazwy, żadna z nich nie jest doskonała i każda ma swoją historię. I rzeczywiście to nie z nazw wywodzimy potem całą treść, lepiej znać treść niż tylko operować samymi nazwami. Ale no, powiedzmy, co jest prawdziwego w tych nazwach. Łacińska nazwa extrema unctio, taka przez wieki używana, ostatnie namaszczenie, w sensie ścisłym, bierze się stąd, że wśród sakramentów jest to ostatni, w którym się używa namaszczeń. To jest najściślej biorąc, stąd bierze się ta nazwa. Nie tyle ona się wiązała z ekstremalną sytuacją namaszczanego, ile z tym, że ostatnie z namaszczeń, które w życiu człowiek jakby w porządku sakramentów miał przyjmować. Po drodze mogły być jeszcze inne, pierzmowanie, prawda? Niektórzy przyjmowali namaszczenie związane z sakramentem kapłaństwa. No, ale kończy ten szereg namaszczeń, namaszczenie związane właśnie z czym? To jest ta druga nazwa, sakrament chorych, tak? Namaszczenie chorych, które z kolei może wszystko nam jest niby prawdziwe, ale trochę banalizuje całą historię. Trochę tak, jakby ten sakrament rzeczywiście był takim remedium na każdą chorobę. Tak, ktoś coś tam go zaboli, tak, idzie, prosi, żeby go namaścić. No, oczywiście rysuję tutaj karykaturę. I każdy z nas ma to wyczucie, mam nadzieję, katechizm to zresztą potwierdza, że no nie chodzi o każdą jakąkolwiek chorobę, tylko chodzi o choroby, które jednak mają w sobie ten wymiar, no może nie od razu terminalny, ale takiego zasadniczego zagrożenia. Prawda? Rzeczywiście choroby, które wprowadzają człowieka na tą ścieżkę, która może być jego na ziemi ostatnią drogą. Czyli taki balans powinniśmy tutaj zachować. Z jednej strony nie chodzi oczywiście o sytuację tak skrajną, jak się czasami zdarzało, że ludzie odkładali ostatnie namaszczenie, bo tak już był to jednoznaczny sygnał, że umierają, prawda? Stąd też bano się wzywać księdza, to takie różne... To nie jest tak, że jak się ten sakrament otrzyma, to już koniec i na pewno koniec, trzeba umrzeć. To już zaraz umiera. I stąd ludzie też bali się sakrament ten przyjmować, bo im się wydawało, że to jest taki sygnał od rodziny i od księdza, że już nie ma dla nich nadziei, tak, na ziemi. W związku z tym zaraz będą umierali. Może w związku z tym się nie będzie o nich dbało już, bo już są przeznaczeni do tego, żeby umarli. Mówię o pewnych zabobonach, nieporozumieniach. One są trochę związane z taką pewną, oczywiście, sytuacją jakiejś płytkości, prawda? Ale sakramenty są nie tylko dla jakby tych, którzy sobie wszystko poukładali w głowie, są przemyślane, to wszystko mają, ale także dla ludzi, którzy po prostu trochę też z sakramentów uczą się, czego one są znakiem. A czy nie mamy dzisiaj trochę przechylenia w drugą stronę? Bo sam byłem kiedyś na mszy świętej, po której zapraszano wszystkich do tego przyjęcia sakramentu, bo jak mówił ksiądz, przecież każdy jest trochę chory. Wszyscy na coś chorują, nikt nie ma doskonałego ciała, więc każdemu się należy. No tak, to nastąpiło takie wahnięcie, w którym właściwie ten sakrament staje się trochę takim zwykłym błogosławieństwem. Bo oczywiście błogosławieństwo w chorobie, nawet jakiejś lekkiej, tak, to jest rzecz z kolei zupełnie wskazana. Zresztą nawet mamy w takiej tradycji z kolei pobożności, trochę na granicy liturgicznej, ludowej, tych błogosławieństw było sporo związanych z na przykład z jakimiś stanami chorobowymi. Prawda? Zresztą zazwyczaj powierzano to patronatowi różnych świętych, jest... Mamy te wszystkie jakieś obrzędy, modlitwy związane, nie wiem, ktoś choruje na gardło, oczy, tam uszy i tak dalej. Są
są takie różne modlitwy, błogosławieństwa z tym związane. I myślę, że ponieważ te błogosławieństwa zanikły, czy jakoś je wykoszono, tak, z pewnej praktyki pobożności, no to teraz ten sakrament, który wcześniej dedykowany był jednak tym stanom bardzo poważnym, no to teraz przesunął się i zajmuje także te miejsca. Czy to jest dobrze? No, może przy tym zanikać czytelność tego sakramentu, w którym jest jednak dyspozycja na odejście z tego świata. Tu wejdę słowo tylko, żeby przytoczyć katechizm, bo katechizm, punkt 1514, powiada: namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia, z jednej strony, ale pisze, czytamy tak: odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości, czyli no jest już rzeczywiście jednak to jakieś odniesienie do możliwości odejścia z tego świata. Ależ oczywiście, można, każdy z nas może sobie taką sytuację nie tylko wyobrazić, ale po prostu też i przywołać z własnej historii. Warto to rozważyć. No, ktoś idzie do szpitala, ma przejść jakiś zabieg, który, jak powiedzieć, z jednej strony może być banalny i na ogół nic się przy nim złego nie dzieje, ale nikt nie powie, że tak jest. Tak? Lekarz powie, 99%, tak? To jest banalne tam wstawienie czegoś, nic takiego się nie dzieje, ale czasami się dzieje coś innego. Otóż uważam, że jest rzeczą dosyć jasną, że ktoś mając tego świadomość, to z tego sakramentu może i powinien skorzystać, czyli oczywiście no, też i taka tradycja pewnej wyobraźni taka, że ktoś już po prostu oddaje ostatni dech na łożu i wtedy ksiądz w ostatnim momencie przybiega, udziela mu tego sakramentu, też może nie być dobrze nas informować. Tak? Ktoś już nie ma świadomości, to wtedy rodzina przywołuje, żeby te namaszczenia zostały dokonane. Myślę, że większa godność tego sakramentu jest w momencie, w którym człowiek, zdając sobie sprawę z jakiegoś konkretnego zagrożenia, no takiego, z którym rzeczywiście może wiązać się odejście z tego świata, po prostu przyjmuje ten sakrament świadomie. No, ale jednak nie jako po prostu ktoś, kto regularnie do tego sakramentu przystępuje, bo raz na kwartał po mszy świętej się udziela tego sakramentu, to wystarczy, jak mówię, błogosławieństwo. A co w takim razie powoduje sakrament namaszczenia chorych? Bo chyba wiedząc, co powoduje, będziemy wiedzieć, kiedy należy go, by tak rzec, zażywać. Ma dwa aspekty ten sakrament. Zawsze zachowuje w sobie ten moment tego błogosławieństwa, o którym przed chwilą mówiliśmy, które jest także błogosławieństwem na uzdrowienie. Czyli istnieje ten moment również modlitwy o wyzdrowienie. W każdym tego typu błogosławieństwie i w tym sakramencie również. Jakieś przywrócenie także sił, które mogą być znakiem, że życie nam na powrót darowano. Tak? I że tak jak ono w ogóle jest darem, tak powinniśmy sobie bardziej zdać z tego sprawę i liczyć nasze dni wedle tego, co mamy i my ze swojej strony ofiarować. To jest jedna strona medalu. Ale oczywiście najściślej związana z tym sakramentem jest dyspozycja na ostatnią drogę życia na tej ziemi, ku życiu wiecznemu. Jest zresztą w samym rytuale tego sakramentu pewna odpowiedniość, tak, z tym namaszczeniem, które człowiek powinien uzyskiwać, czy uzyskiwał przy wejściu w życie, to mówię o chrzcie, o życiu nadprzyrodzonym oczywiście, tak, ale tam te wszystkie gesty, które były wykonywane przy chrzcie, właśnie w rycie tradycyjnym jest to jeszcze mocniej podkreślone, no, pokazywały namaszczenie do siły życia, do siły świadectwa. Natomiast przy ostatnim namaszczeniu mamy do czynienia z umocnieniem do tej ostatniej bitwy, tak, która jest
przed nami wszystkimi, to znaczy tego faktu umierania, który jest, wszyscy to wiedzą, jedną z poważnych prób takiego ostatecznego rozliczenia. Jeszcze nie mówimy o sądzie, o sprawach ostatecznych, tylko mówimy o po tej stronie, tej walce duchowej, w której może się pojawić z jednej strony słabość, zwątpienie i powiedzieć jakieś podupadnięcie na duchu, tak, a z drugiej strony siła wiary i poczucie, że tak jak na początku przy chrzcie albo my sami, albo w naszym imieniu proszono o wiarę, czego chcesz od Kościoła, wiary, co ci daje wiara, życie wieczne. Otóż właśnie to jest ta przestrzeń, którą już przechodzimy w stronę życia wiecznego. Sakrament namaszczenia chorych, tak? czy z ostatniego namaszczenia jest taką dyspozycją. Mówił Pan o tym, że istniały kiedyś w pobożności takie modlitwy o wyzdrowienie z różnych poszczególnych chorób. Dzisiaj ich już rzeczywiście nie ma, za to mamy msze uzdrowienie, namaszczenia różnymi cudownymi olejkami, często sprowadzanymi z dalekich krajów, od dalekich świętych i tak dalej. Czy w kontekście posiadania przez Kościół takiego właśnie sakramentu namaszczenia chorych, te msze uzdrowienie, etc., czy nabożeństwo uzdrowienie są nam potrzebne? No bo cóż może być większego niż sakrament, który ma w sobie to błogosławieństwo, właśnie tę modlitwę o zdrowie? No cóż, zawsze jest, mówię o różnych wiekach Kościoła, zawsze jest taki obszar pobożności, który polega na szukaniu jakichś takich nadzwyczajnych środków i równocześnie takim poszukiwaniu cudownych rozwiązań. Tak? Cudowne rozwiązania się mieszczą we mszy świętej, w spowiedzi, w sakramencie ostatniego namaszczenia czy namaszczenia chorych. To są te cudowne znaki, cudowne środki, którymi Kościół dysponuje, ale ciągle jest to pragnienie znajdowania sobie i importowania różnych jeszcze bardziej cudownych rzeczy. Obserwuję z zainteresowaniem te kolejne etapy tej bitwy między pewnym takim kościelnym, jednak zawsze dopominaniem się tej przejrzystości, tej drogi sakramentów, a z drugiej strony no jednak tym pragnieniem takiej, no niekoniecznie ludowej, ale takiej jakby no, nienormowanej, tak? Takiej religijności, pobożności, która nie bardzo może kieruje się tym światłem rozumnej wiary, tylko poszukuje takich różnych niezwykłych rzeczy dookoła. I w okresie posoborowym, to zdajmy sprawę, tej warstwie pobożności ludowej wydano swoistą bitwę. Ona była likwidowana, były gdzieś tam odrzucana na bok i podkreślano tę znaczenie tych podstawowych sakramentów. Ale kończy się to na naszych oczach tym, że wszystkie te niezwykłości, cudowności, różne poboczne, takie różne jakieś tam rzeczy, one żeby się przechować, one się wślizgują do wnętrza tych organizmów sakramentalnych i tam ludzie wtedy zaczynają odróżniać takie zwykłe msze, no, które tam są msze, i msze o uzdrowienie, prawda? Albo właśnie, żeby jakąś specjalną wodą święconą się kapłan po, nie taką zwykłą, tylko jakąś, żeby ktoś przywiózł, albo jakiś balsam, który tylko tam jacyś ojcowie sprowadzają z jakiegoś miejsca. To trochę przypomina te rozważania, które mamy chyba u świętego Jana od Krzyża, tak, o tych tam różnych księżach, którzy wierzyli tylko w różańce tam ze specjalnych jakichś odpowiednich tam tworzyw, bo inne trochę były gorsze. No cóż, pewnie tego się nie da wyeliminować, ale może ta sytuacja, w której znowu sama msza święta musi napęcznieć od różnych niesamowitych rzeczy, no to trochę samą mszę releguje do roli takiego miejsca, w którym jest w niektórych mszach modlitwa uzdrowienia. Może coś takiego jest w pewnej mierze oczywiście bardziej rozumne i jednak potrzebne, skoro sakrament namaszczenia chorych, jak czytaliśmy, jak pan doktor mówi, wiąże się z tym niebezpieczeństwem śmierci, bo rozumiem, że jeżeli na przykład zachorowałby człowiek na nogi, prawda, nie może chodzić i tak dalej,
to nie zagraża to jego życiu, więc ten sakrament namaszczenia chorych nie za bardzo się do niego stosuje. Dzisiaj to się trochę próbuje właśnie inaczej przedstawiać, ale może właśnie z powodu tej wojny wydanej pobożności ludowej i tej całej tradycji. I teraz ludzie poszukują czegoś innego, jak to zastąpić takim no sakramentem. Coś w tym jest. No, jest rzeczą zrozumiałą, zupełnie zdrową, że człowiek w różnych sytuacjach swojego życia chce podążać drogą wiary. Nawet właśnie nie mówię o tym, że ktoś, kto w ogóle z wiarą jest na bakier, ale jak mu się coś złego dzieje, to wtedy, że jak trwoga, to do Boga. No jest taki mechanizm, który działa, ale w przypadku niektórych ludzi to wcale nie prowadzi do jakiegoś rewizji, nawrócenia czy stanięcia na nowo w prawdzie, bo to są naturalne i zrozumiałe rzeczy. Ale ktoś mówi sobie, takie, chce po prostu takie maści specjalne, prawda? I słyszał, że w aptece kościoła, tak, są takie maści, no to by chciał tych maści sobie używać. Jak dla niego ta wiara to zupełnie jest już jakaś tam nieistotna i ważna sprawa. Jeśli mielibyśmy do czynienia z taką postawą, no to i duszpasterze powinni na to reagować i ten dostęp do tych maści, cudownych maści, powinien być jednak ograniczany, żebyśmy nie wpadli w jakieś wielobóstwo, tak, którym tam od różnych rzeczy różni święci są prawdzie bogami, takimi panującymi nad różnymi rzeczami. Więc tu porządek jakiś trzeba wprowadzać. Natomiast sam ten mechanizm, że człowiek, który na przykład źle się miewa, prawda, a chce i w tym, tak, odnaleźć coś, co się stosuje z jego wiarą i szuka odpowiedniej modlitwy, szuka błogosławieństwa, prosi o błogosławieństwo, to jest zupełnie normalne. I zresztą zgodna z poleceniem, które mamy w liście świętego Jakuba, gdzie tam jest w ogóle zresztą to dzieje apostolskie, no cała praktyka Kościoła jest i ta najwcześniejsza jest naznaczona tym, że gdy coś się chrześcijaninowi dzieje, czy dobrego, czy właśnie przykrego, prosi on o błogosławieństwo albo idzie się modlić, prawda? Więc ten sakrament, o którym dzisiaj rozmawiamy, on w sobie mieści te dwie perspektywy. Jedna dyspozycja dla życia wiecznego, ale też i po prostu błogosławieństwo, które może się odbywać też i poza tym sakramentem. A skąd ten sakrament się w ogóle w Kościele bierze? Czy został tak jak inne sakramenty ustanowione przez Jezusa, czy tutaj mamy do czynienia z jakąś historyczną naroślą, jakby to powiedzieli jacyś krytycy? No tak jak to zresztą wiele razy przy naszych rozmowach o sakramentach mieliśmy okazję mówić, nigdy w Kościele nie ma takiego, zresztą Sobór Trydencki też to wyraźnie pokazywał, nie ma takiego purystycznego podejścia, że musimy znaleźć, przychwycić Pana Jezusa na tym, jak ustanawia jakiś sakrament, bo pomoc rozszerzania tak, władzy sakramentalnej w różnych kierunkach Pan Jezus powierzył Kościołowi. Oczywiście mamy sakrament Eucharystii, który jest samym sednem. Z niego tak naprawdę wszystko dalej się wynika, tak jak z chrztu i Eucharystii, prawda? Ale w przypadku sakramentu ostatniego namaszczenia chorych, no nie mamy takiej sytuacji, w której Pan Jezus by powiedział, namaszczajcie, prawda, chorych, gdy wam ich przyniosą. Natomiast mamy gesty Pana Jezusa, mamy Jego zachowanie wobec chorych, mamy więc pewne działania, które w przypadku Pana Jezusa są działaniami cudotwórczymi, tak, uzdrowienia, tak, ale wiemy dobrze, że te uzdrowienia są raczej znakami niż działalnością medyczną. Tak? Pan Jezus, nie, mimo tego, że niektóre sekty parachrześcijańskie zaczęły traktowały Pana Jezusa przede wszystkim jako lekarza, tak? Takiego genialnego terapeutę, to jednak Kościół traktuje te działania jako znaki. Tak? I właśnie sakramenty są również w tym zewnętrznym geście namaszczenia jest znak umocnienia, tak, do, jak mówiliśmy, do tej drogi, w przypadku ostatniego namaszczenia, do tej drogi
w której dusza ma wyjść z tego świata. A zatem można pośrednio go wydobyć z Ewangelii właśnie ze względu na to, jak Pan Jezus chorych traktował i też jak apostołom polecał z chorymi później postępować. Tak, przede wszystkim z praktyki apostolskiej i praktyki wczesnego Kościoła, który tak się tymi znakami posługiwał. Jak powinno się, jak się udziela sakramentu namaszczenia i jakie są ewentualnie różnice między nowym a starym rytem? No to jest sakrament, który jest sprawowany przez kogoś, kto ma władzę kapłańską. To podkreślmy, bo bywa, że mówiliśmy też o sakramentach, które zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych mogą być sprawowane przez każdego. Sakrament chrztu, prawda? To nawet ten paradoks, że mogą być sprawowane nawet kogoś, kto osobiście nie jest wierzącym chrześcijaninem, ale chce wykonać to, w co wierzy Kościół. Natomiast w przypadku sakramentu namaszczenia no, jest on sprawowany przez kogoś, kto posiada władzę święceń. To pierwsze. Drugie, mówiliśmy o tej dyspozycji związanej z no, stanem tego, kto ma przyjąć sakrament. Ten sakrament oczywiście, jeśli by ktoś go przyjmował tak, jak w tej chwili jest rozdzielany, no nie jest jakimś świętokradztwem, tylko to, że ktoś tam, nie wiem, raz na kwartał przystępuje tak profilaktycznie, prawda? Że jest stary, to katechizm zresztą tak wskazuje, że... Tyle tylko, że właśnie może się gubić ta czytelność tego znaku, jeśli będziemy nadmiernie szafowali, tak, tym sakramentem jako taką właściwie, nie wiem, co półroczną procedurą. Oczywiście ja też w tej chwili nie chcę wyrokować, bo mamy sytuację ludzi naprawdę wiekowych, tak, którzy rzeczywiście nie przeżywają jakichś nagłych skoków swojego stanu zdrowia, ale już się znajdują na tyle blisko w sposób naturalny tego końca, że to przyjmowanie przez nich raz na jakiś czas tego sakramentu, osobiście nie widzę w tym niczego złego. To nie jest sakrament jednorazowego użycia. O tym oczywiście pamiętajmy, tak jak chrzest, bierzmowanie, prawda, są sakramentami, których się nie przyjmuje kilkakrotnie, no to tu akurat mamy do czynienia z sakramentem, który może być powtarzany. Zwykle wiąże się z innymi sakramentami. O tym pamiętajmy, że zwykle sakrament namaszczenia chorych wiąże się w takiej praktyce duszpasterskiej też z sakramentem spowiedzi i oczywiście Eucharystią udzielaną jako wiatyk. Czyli w tym wyrazie umocnienia pokarmu na drogę. To nazwa rzymska wiatyk oznaczała danie komuś posiłku na drogę. Eucharystia jako wiatyk właśnie tak jest, taką funkcję spełnia. Czy trzeba być w stanie łaski uświęcającej, aby przyjąć ten sakrament? Tak. To jest sakrament, który powinien być poprzedzony spowiedzią, niewątpliwie. Ale w przypadku, w którym jest to bezpośrednie zagrożenie śmierci, no to kapłan nie może już odbyć zwyczajnie spowiedzi, to oczywiście próbuje nawiązać jakiś kontakt i ten choćby podstawowy potwierdzenie z jednej strony żalu za grzechy, z drugiej strony gotowości do przyjęcia sakramentu, to jakby skupia się wtedy w jednym akcie. Sam sakrament namaszczenia jest już znakiem gotowości do odejścia z tego świata. Tak to wygląda. W dawnych rytuałach, zresztą nowe tu chyba też to powtarzają, te trzy sakramenty, które wspominałem, jakby były traktowane jako jakoś taka połączona ścieżka. Tak? I na ogół osobno ten sakrament namaszczenia nie był udzielany, tylko w zwykłych warunkach razem z tymi dwoma pozostałymi sakramentami. Jeśli oczywiście ten, kto był namaszczany, może przyjąć na przykład Eucharystię, bo to w przypadku nawet także i świadomych
tak, chorych może być czasami zupełnie niemożliwe, zwyczajnie z powodu niemożliwości przełknięcia, przyjęcia tego pokarmu, nawet komunii pod postacią wina, jeśli byłoby gdzieś tam, byłaby taka możliwość. Czy są duże różnice między starym i nowym rytem? No, w pewnym sensie tak, bo w starym rycie przewidywano, co prawda, formułę tę najkrótszą, tak, przewidzianą na sytuacje, w których nie można już zwyczajnie celebrować tego sakramentu, tylko, no, powiedzmy, nie wiem, na przykład w sytuacji wypadku, prawda, leży ktoś umierający, kapłan wtedy dokonuje tego tak, jak może najkrócej. Są króciutkie formuły, zresztą zwykle w rytuałach drukowane osobno, żeby to można było szybko zastosować. Natomiast zwyczajnie, wtedy, gdy jest czas, gdy to jest możliwe, no, tych namaszczeń było kilka. One były wykonywane w kilku różnych miejscach ciała i miało to w sobie charakter tej celebracji, jakby oczyszczającej, zamykającej, tak, te miejsca, te symbolicznie, te miejsca, które charakteryzują różne aktywności, działania człowieka, zarówno jego słuch, jego no, jakby zmysły, prawda, ale także to, czy coś robi, gdzieś chodzi, prawda? Więc ten rytuał wymagał jednak jako rzeczy normalnej tego, że ten, kto przystępował do tego sakramentu, zasadniczo, no, leżał, tak? Był tym kimś, wokół którego ten obrzęd się dokonywał, kapłan przechodził, wykonywał. Byłem świadkiem takich, czy widziałem tak obrzęd ten sprawowany. To robi wrażenie ogromnej powagi, gdy jest ten obrzęd celebrowany w czasie, w którym nie musi być skracany, dlatego że trzeba bardzo szybko działać, tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście przygotowaniem kogoś z całą atmosferą powagi tego sakramentu. Ale oczywiście w logice pewnych uproszczeń, tak, w Nowym Rycie bardzo skrócono to, także te namaszczenia są sprowadzone do minimum i stąd też i łatwiejsze w wykonaniu, prawda? To znaczy, ci, którzy po mszy podchodzą, tak, to na własnych nogach i wjeżdżają, dostają namaszczenie na czole, prawda? Wszystko to odbywa. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś byłem świadkiem udzielenia tego sakramentu, nie wiedząc o tym, chociaż To ciekawy przypadek. tak, no, ksiądz chyba bał się powiedzieć, że udziela tego sakramentu, bo bał się, że będziemy się bali, że kogoś wyprawia na śmierć przed operacją. Po prostu podszedł i robił na czole, wypowiadając słowo, po czym powiedział do nas: och, gdybyście wiedzieli, co przed chwilą powiedziałem. Trochę było to zaskakujące, dopiero potem domyśliłem się, że to był sakrament namaszczenia, a kapłan był na tyle sprytny, że chciał uniknąć stresów przedoperacyjnych. No, W taką mamy starym logikę, rycie tak? by się to nie udało W ze starym względu na rycie bardziej tak, by to rozbudowane. nie było, no bo mimo wszystko inaczej się też ten sakrament traktuje. Pamiętajmy, że on nie jest magią, tylko jest jednak jakąś także elementem, którym się wzywa tego, kto przyjmuje ten sakrament, jakiegoś udziału w nim też. Wiele zamieszania i nieporozumień, ale myślę, że ten wykład pana doktora tutaj trochę pozwoli nam rozświetlić i rozświetla już po prostu katechizm, który precyzuje właśnie Tak, pewne myślę, rzeczy. że to najważniejsze. Z niewiadomych przyczyn dzisiaj jakoś zapomniane. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Jak Państwo wiedzą, cały czas rozbudowujemy nasze warszawskie studio. Potrzebujemy na to jeszcze pewnych środków. Mamy nadzieję, że uda nam się je relatywnie szybko zebrać, żeby dokończyć już tego dzieła i móc tutaj właśnie w Warszawie dla Państwa pracować. Wszystkie informacje, jak można to wesprzeć, na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.